Bardzo serdecznie i gorąco witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu ze Słowem Bożym. Jesteśmy w okresie przełomu października, listopada. Ten czas w naszym kraju jest związany z pamięcią o naszych zmarłych, bliskich, dalszych. Ze świętem zaduszek wszystkich zmarłych, wszystkich świętych. Masowo odwiedzamy cmentarze. Wspominamy tych, którzy odeszli i bardzo często zastanawiamy się, co się z nimi dzieje, gdzie są i podobne inne myśli. Dzisiaj kontynuujemy zagadnienia biblijne dotyczące stanu umarłych, dotyczące właśnie tego, co dzieje się z człowiekiem, kiedy umiera. No i oczywiście nadzieja zmartwychwstania, o której też sobie na jednym ze spotkań coś więcej powiemy. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy przybyli na dzisiejsze rozważanie tutaj do Kościółka Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Witam wszystkich internautów, wszystkich, którzy oglądają ten program poprzez nowoczesną technikę elektroniczną. Cieszę się, że jesteście ze mną. Zanim jednak przejdę do dzisiejszego tematu, to chciałbym wam podać ogłoszenie, zareklamować coś, co mnie bardzo zachwyciło, a mianowicie proponuję wam wszystkim, abyście, jeśli będziecie mieli czas, weszli na internet i zaczęli słuchać bardzo ciekawych spotkań z Księgą Daniela, starotestamentowego proroka, prowadzonych przez pastora Władysława Kosowskiego. Słucham tych spotkań, jestem zachwycony. Chociaż sam jestem pastorem, to jednak wiele ciekawych rzeczy się dowiaduję z jego prelekcji. Tych spotkań w sumie jest 20, naprawdę na wysokim poziomie i naprawdę docierają do serca i umysłu. Wejdźcie na YouTube, spotkania z Księgą Daniela, starotestamentowego proroka Władysław Kosowski. Po tej krótkiej reklamie tego materiału biblijnego chciałbym przejść do dzisiejszego tematu, a temat dzisiejszego spotkania: duchy zmarłych. Duchy zmarłych. Sam osobiście nie miałem jakiegoś bezpośredniego kontaktu z duchami zmarłych, ale w swojej praktyce duszpasterskiej i ewangelizacyjnej spotkałem sporo osób, które miały styczność z tymi zjawiskami, no i opowiadały o swoich przeżyciach, opowiadały o tym, co widziały, czego były świadkami. No nieraz włos jeży się na głowie. Pismo Święte uczy, że człowiek nie posiada duszy nieśmiertelnej, ani nie istnieje żadna forma życia pozagrobowego. Biblia wyraźnie podaje, że zmarli śpią w prochu ziemi, śpią w stanie niebytu i nieświadomości. Na ten temat na poprzednich spotkaniach czytaliśmy sporo tekstów. Dzisiaj przeczytam jeden dla powtórzenia na wstępie, zapisany w księdze Koheleta, czyli w księdze Kaznodziei Salomona, 9 rozdział i werset 5. 9 rozdział księgi Kaznodziei Salomona i werset 5 do 10. Natchniony autor tej starotestamentalnej księgi napisał następujące słowa. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą. I już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły. I nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem.
Nurze więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem, bo to jest twój udział w życiu i trudzie, jaki znosisz pod słońcem. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Oto Słowo Boże uczy nas, że zmarli nic nie wiedzą, niczego nie są świadomi, nie mają w ogóle udziału w czymkolwiek, co się dzieje pod słońcem w tym doczesnym świecie. Zmarli udają się do krainy umarłych, do Hadesu, a tam jest cisza, ciemność, nie ma działania, nie ma zamysłów, nie ma poznania, nie ma mądrości. Śpią w stanie niebytu, nieistnienia, śpią w prochu ziemi i czekają na dzień zmartwychwstania. Dlatego mędrzec pański napisał, gdy żyjesz, ciesz się tym życiem, korzystaj z tego życia, bo życie jest darem Bożym. Używaj życia z ukochaną żoną, jedz, pij, ładnie się ubieraj, ciesz się życiem, bo gdy umrzesz, wszystko się kończy. Teraz, gdy żyjesz, realizuj swoje cele, zamiary, upodobania, hobby. Żyj aktywnie, bo gdy odejdziesz, bo gdy zejdziesz do krainy umarłych, tam już nic nie będziesz w stanie zrealizować, osiągnąć. Tak uczy Pismo Święte. Kim zatem są duchy zmarłych, pojawiające się na przykład w seansach spirytystycznych? Czym wyjaśnić różne zjawiska paranormalne, kontakty żyjących ze zmarłymi, za światami i mocami tajemnymi? Kiedy czytamy Pismo Święte, dochodzimy do wniosku, że są to demony, upadli aniołowie, którzy przybierają postać zmarłych. Chciałbym tutaj odczytać pewien tekst z Nowego Testamentu, zapisany przez apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian, 11 rozdział i werset 14. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 11 rozdział i werset 14. Paweł, prowadzony przez Ducha Świętego, zapisał: i nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Szatan, aby zwodzić, używa najróżniejszych sposobów. Jeśli trzeba będzie, sugeruje apostoł Paweł, przybierze postać anioła światłości. A skoro szatan może przybrać postać anioła światłości, tym bardziej może przybrać postać zmarłej osoby, bliskiej nam. Szatan wtedy podrabia wszystkie szczegóły dotyczące zmarłego. Podrabia jego głos, wygląd, ubiór. Zna wszelkie tajemnice jego życia, wszystkie szczegóły jego doczesnej egzystencji. Nam się nieraz wydaje, że gdy ludzie czynią coś w tajemnicy, o czym nikt inny nie wie, to przecież musimy pamiętać,
że wie o tym Bóg i Jego aniołowie, którzy nas obserwują, i wie o tym szatan i jego demony. Wszelkie tajemnice mogą być nieznane ludziom, ale Bogu i szatanowi są znane. I w ten sposób diabeł utwierdza żyjących, że mają do czynienia ze zmarłą osobą. Zwodzi ich i przekonuje, że istnieje sprzeczne z Biblią życie pozagrobowe, przekonanie o dalszej egzystencji człowieka w innym świecie, w innej formie duszy nieśmiertelnej czy czegoś w tym rodzaju. Chciałbym dzisiaj, abyśmy przyjrzeli się pewnej historii zapisanej w Starym Testamencie. Historia opisana jest w pierwszej księdze Samuela. Jest to rozdział 28, wersety od 3 po 20. A więc otwieram pierwszą księgę Samuela i tam rozdział 28 i czytać będziemy wersety od 3 po 20. Historia, którą będziemy czytali, opisuje seans spirytystyczny, który miał miejsce w Endor. I dotyczy pierwszego monarchy państwa izraelskiego, króla Saula. Król Saul panował 40 lat, od około 1010 do 970 roku przed naszą erą. Początkowa faza jego panowania była pozytywna. Był wierny Bogu, ale w miarę upływu czasu coraz bardziej oddalał się od Boga, upadał w grzech, aż w końcu, a takim punktem przełomowym to było poznanie się z Dawidem, który zabił Goliata, król Saul zupełnie odszedł od Boga, popełniając najróżniejsze zbrodnie, stając się negatywną postacią, którą opisuje Stary Testament. I w pierwszej księdze Samuela czytamy 28 rozdział od wersetu 3. Samuel już umarł i cały lud izraelski odbył po nim żałobę i pochowali go w Ramie, rodzinnym jego mieście. Saul zaś usunął z kraju wywołujących duchy i wróżbitów. Ten tekst informuje nas, że historia, którą będziemy teraz czytać i omawiać, związana z seansem spirytystycznym w Endor, miała miejsce po śmierci proroka Samuela. Prorok Samuel zmarł, został pochowany. Również mamy tutaj w tym zapisie bardzo ważną, istotną informację, że w Izraelu za czasów króla Saula w zasadzie nie było osób zajmujących się wywoływaniem duchów, czyli spirytystów, i parających się wróżbiarstwem. Ogólnie rzecz biorąc, tymi sprawami związanymi z mocami tajemnymi. Dlatego, że na początku swojego panowania król Saul zgodnie z wolą Bożą takie osoby usunął z kraju. Oczyścił ze spirytyzmu, wróżbiarstwa i podobnych praktyk cały Izrael. Król Saul wtedy doskonale zdawał sobie sprawę, że jest to wbrew woli Bożej, że jest to bardzo coś złego i posłuszny Bogu uczynił to, co było polecone na kartach Pisma Świętego.
Ale popatrzmy na kolejny werset. Zebrali się tedy Filistyńczycy i wkroczywszy, rozłożyli się obozem w Szunem. Także Saul zebrał wszystkich Izraelitów i rozłożył się obozem w Gilboa. A gdy Saul zobaczył obóz Filistyńczyków, zląkł się i serce jego bardzo się zatrwożyło. Wybuchła wojna z Filistyńczykami. Zresztą przez cały czas panowania króla Saula toczyły się wojny między Izraelem a Filistyńczykami. Oto wybucha kolejna. Po 40 latach panowania króla Saula wybucha kolejny konflikt zbrojny między Filistyńczykami a Izraelem. Tekst biblijny opowiada, że Saul bardzo szybko swoim doświadczonym okiem ocenił siły swojej armii izraelskiej i również obliczył siły wroga armii filistyńskiej. I zdał sobie sprawę, że Filistyńczycy mają zdecydowaną przewagę i że wszystko wskazuje na to, że jest to raczej pewne, że Filistyńczycy zwyciężą, a Izrael poniesie klęskę. Z tego powodu monarcha był zatrwożony. I wtedy postanowił zwrócić się do Boga. I dalszy zapis od wersetu 6 informuje. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi. Ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Dobrze uczynił król Saul, że zwrócił się z problemem do Pana Boga. Ale czytamy, że Bóg nie reagował. Bóg nie udzielił żadnej odpowiedzi. Nie dał królowi Saulowi żadnego wsparcia. Dlaczego? Czyżby Bóg był taki okrutny? Nie, moi drodzy. Jestem przekonany, że król Saul przybył przed oblicze Boga prosić o wyrocznie i o pomoc na zasadzie, gdy trwoga, to do Boga. Przez długi okres czasu Saul okazywał kompletne nieposłuszeństwo Bogu. Zdeptał jego wolę. Zhańbił godność Boga. Dopuszczał się licznych zbrodni. Wymordował nawet kapłanów pańskich. Po prostu bardzo źle postępował wbrew woli Bożej. I teraz, gdy trwoga, to przychodzi do Boga. Ale nawet gdyby przybył do Boga na zasadzie lęku i strachu przed tym, co się stanie, Bóg jest według mnie tak miłosierny, litościwy, że prawdopodobnie byłby gotów wspomóc króla Saula, gdyby król okazał wtedy wobec Boga właściwą postawę. Gdyby okazał pokorę, ukorzył się, wyznał swoje grzechy. Przecież na kartach Pisma Świętego występują, że tak powiem, o wiele więksi grzesznicy, aniżeli król Saul. Kto z was pamięta historię króla Judy Manasesa? Przecież to był władca, który według mnie był chyba największym grzesznikiem w historii Starego Testamentu. Mówiąc po ludzku, jego grzechy przekraczały grzechy króla Saula. Ale kiedy się ukorzył, Bóg mu przebaczył i pomógł mu.
Jestem przekonany, że gdyby król Saul przyszedł przed oblicze Boże, gdyby się ukorzył, przeprosił Boga, żałował za swoje winy, zajął właściwą postawę, zachował się jak należy, Bóg dałby mu wyjście, dałby mu rozwiązanie. Lecz niestety wszystko na to wskazuje, że zabrakło tego u króla Saula. On chciał znać wyrocznie, chciał wiedzieć, co się stanie, oczekiwał pomocy od Boga, ale nie poczuwał się do swoich win i grzechów, nie żałował za swoje odstępstwo. Popatrzmy, co się dalej dzieje. Wtedy rzekł Saul do swoich sług: poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy: jest oto kobieta wywołująca duchy w Endor. Ta pani w jakiś sposób zachowała się w Izraelu, mieszkała w Endor, no i przetrwała. Ale niektórzy wiedzieli, że mimo tego, iż Izrael został oczyszczony z wróżbitów, czarowników i spirytystów, ludzi wywołujących duchy, być może tu i tam zachowały się pojedyncze jednostki. I właśnie ta pani, ta spirytystka, ona w Endor mieszkała. Gdy Saul dowiedział się, że jest osoba, która zajmuje się wywoływaniem duchów, co zrobił? Czytamy od wersetu 8. Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty i wybrał się z dwoma wojownikami. A gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli: powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. Proszę zwrócić uwagę, że król, udając się do tej spirytystki, zmienia swój wygląd i idzie w nocy, żeby nikt nie wiedział, nikt nie widział, żeby nikt go nie rozpoznał. Zdaje sobie sprawę z tego, że to, co czyni, jest niezgodne z Bożymi wyrokami zapisanymi na kartach Pisma Świętego. Czytamy dalej. Przybył Saul do tej kobiety i rzekł: powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. Lecz ta kobieta rzekła do niego: wiesz przecie, co uczynił Saul, że wytępił wywołujących duchy i wróżbitów w kraju. Dlaczego ty nastajesz na moje życie i chcesz, abym zginęła? I przysiągł jej Saul na Pana, mówiąc: jako żyje Pan, że nie ściągniesz na siebie przez to żadnej winy. Ta kobieta egzystowała w Endor, ale prawdopodobnie nie zajmowała się wróżbiarstwem, spirytyzmem. Przynajmniej, jeśli to czyniła, to w konspiracji. I kiedy przybył do niej król Saul, ona oczywiście nie wiedziała, że jest to król Saul, jednak bała się usłużyć swoimi umiejętnościami. Powołując się na to, co uczynił król Saul, powiedziała, no z początku nawet byśmy powiedzieli, odmówiła, bojąc się o swoje życie, obawiając się, że król Saul może ją za to ukarać.
Ale król Saul obiecał jej, że nic złego ją z tego tytułu nie spotka. Oczywiście ona nadal jest nieświadoma, że osoba, która przyszła prosić o kontakt ze zmarłymi, jest królem Saulem. Ona jeszcze o tym nie wie. Saul prosi o wywołanie zmarłego proroka Samuela. Rozpoczyna się seans spirytystyczny. W wersecie 12 czytamy następujące słowa. Gdy ta kobieta ujrzała Samuela, krzyknęła wielkim głosem i rzekła do Saula: dlaczego mnie oszukałeś? Wszak ty jesteś Saul. I rzekł do niej król: nie bój się. Gdy ukazała się postać rzekomego proroka Samuela, owa kobieta pojęła, że tym, który do niej przyszedł prosić o usługę spirytystyczną, jest król Saul. Była tym przerażona, ale król obiecał jej, że nie będzie pociągnięta do żadnej odpowiedzialności. Uspokoił ją, żeby się nie bała. Moi drodzy, popatrzcie, król Saul, kontaktując się z wróżką w Endor, uczynił coś, z czym na początku swego panowania zgodnie z wolą Bożą walczył. Nawiązanie kontaktu z wróżką było więc kolejnym sprzeniewierzeniem się Saula wobec Boga. Ale teraz przeczytajmy, w jaki sposób objawił się ten rzekomo zmarły prorok Samuel. W wersecie 13 czytamy, pyta się król tej spirytystki, co widzisz? Kobieta odrzekła Saulowi: widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. Proszę zwrócić uwagę na ten szczegół biblijnego zapisu. Widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. Gdy będziemy uważnie czytali Stary i Nowy Testament, to zauważymy coś charakterystycznego. Mianowicie, w tym opisie seansu spirytystycznego w Endor rzekomy duch Samuela objawił się zupełnie inaczej, niż objawiali się posłańcy Boga. Tutaj czytamy, że ten rzekomy duch Samuela wyszedł z ziemi. A na tyle, na ile ja znam Pismo Święte, to takie formy objawienia się jakichś nadnaturalnych mocy wskazują na to, że mamy tutaj do czynienia z mocami zła, ciemności, przeciwnymi Bogu, z mocami szatana. Chciałbym tutaj powołać się na Księgę Apokalipsy, 13 rozdział. I w Księdze Apokalipsy, w 13 rozdziale, mamy następujący zapis w wersecie 11. Apokalipsa, 13 rozdział, werset 11. I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. Nie zajmujemy się komentowaniem tego wersetu, kogo symbolizuje to zwierzę. Jest tu jednak przedstawiona moc zła i ta moc zła wychodzi z ziemi, aby dalej prowadzić wielki bój na tym świecie przeciwko Chrystusowi i Jego ludowi. Objawia się kolejna moc, którą szatan użyje
przeciwko Bożej prawdzie i Bogu. Ona wychodzi z ziemi. A popatrzmy na inny tekst. To jest 9 rozdział i werset 1 i 2, także w Księdze Objawienia. 9 rozdział, werset 1 i 2. I zatrąbił 5 anioł i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz od studni otchłani i otwarła studnię otchłani i wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. Mamy tutaj kolejną moc, którą inspiruje szatan do walki przeciwko Bogu i Bożej prawdzie. Ta moc przyrównana jest do gwiazdy, która spada z nieba. Ma klucz od wielkiej otchłani. Abyssos. Ziemia. Głębiny ziemi. Bezmiar chaosu. I z tej studni otchłani, z tych głębin ziemi, z tego abyssos, wychodzi dym, który spowodował zaćmienie słońca, powietrza, który doprowadził do kolejnych wydarzeń na świecie, w tym wielkim konflikcie, negatywnych wydarzeń, w tym wielkim konflikcie między szatanem a Chrystusem. A więc moce zła objawiają się z ziemi zupełnie inaczej niż Boży posłańcy. Ale teraz przeczytajmy dalej. Otwieramy znowu 1 Księgę Samuela i w 1 Księdze Samuela w 28 rozdziale czytamy dalej od wersetu 14. I rzekł do niej król Saul, do tej wróżki z Endor: jaki wygląd jej, tej nadludzkiej istoty? I rzekła: starzec to, który wychodzi otulony w płaszcz. I poznał Saul, że to Samuel, i pochylił się twarzą ku ziemi i oddał pokłon. Kiedy wróżka przedstawiła Saulowi wygląd tej zjawy, Saul przypomniał sobie, że tak dokładnie wyglądał za życia prorok Samuel. I to jest to, co powiedziałem na początku. Demon jest w stanie przybrać dokładną postać zmarłego. Jego wygląd, jego rysy twarzy, jego ubiór, jego sposób bycia, poruszania się, jego barwę głosu, sposób wypowiadania się. Wszystkie szczegóły zmarłego przybiera demon. Nie ma żadnej różnicy między rzeczywistością a tym, co przyjął na siebie, co przybrał demon. Dlatego Saul myślał, że to był Samuel, ale to nie było prawdą. Dalszy fragment opowiada. Czytam od wersetu 15. Samuel zaś rzekł do Saula: czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? A Saul rzekł: jestem w ciężkiej niedoli. Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny. Przywołałem więc ciebie, abyś mi oznajmił, co mam czynić. A więc na pytanie tej zjawy król odpowiada: Bóg ode mnie odstąpił. Jestem w trudnej sytuacji. Potrzebuję pomocy. Co mam robić? I czytamy dalej od wersetu
16 następujące słowa. I rzekł Samuel. To nie był Samuel. To była postać demona, która przybrała wygląd Samuela. Dlaczego tedy pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od ciebie i stał się twoim wrogiem? Pan uczynił ci, jak zapowiedział przeze mnie. Pan wydarł władzę królewską z twojej ręki i dał ją innemu, Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Pana na Amaleku, dlatego uczynił ci to Pan w dniu dzisiejszym. Nadto wyda Pan Izraela wraz z tobą w ręce Filistyńczyków i jutro będziesz ty i twoi synowie ze mną. Również i obóz izraelski wyda Pan w ręce Filistyńczyków. Wiele razy czytałem tą historię. I co zauważyłem? Demon, przybierając postać proroka Samuela, powiedział prawdę królowi Saulowi. Przypomniał mu jego grzechy, przypomniał mu jego upadki, wyolbrzymił je, stwierdził, że właśnie z tego powodu Bóg odstąpił od ciebie, Bóg stał się twoim wrogiem. Potem demon poinformował króla Saula, że jutrzejszą bitwę Izrael przegra. Wśród poległych będzie sam król i jego synowie. I wielu, wielu z armii izraelskiej będą razem z Samuelem. Proszę zwrócić uwagę, że ten rzekomy prorok Samuel, chociaż powiedział prawdę królowi, przypominając mu jego wszystkie i upadki i grzechy, powiedział to w taki sposób, że odebrał mu wszelką nadzieję na Boże miłosierdzie i przebaczenie. Utwierdził króla w przekonaniu o jego beznadziejnej sytuacji. Przedstawił Boga w negatywnym świetle, jako wroga Saula, surowego, bezlitosnego i mściwego. Zdaje sobie sprawę, że król Saul popełnił liczne zbrodnie i nieposłuszeństwo, sprzeniewierzając się Bogu. Ale krew Chrystusa Pana jest większa niż podłość człowieka. A łaska Boża przekracza ciężar naszych win i grzechów. Król Saul, to jest to, co powiedziałem na początku tej historii, gdyby się ukorzył przed Bogiem, gdyby rozdarł swoje serce przed Bogiem, Bóg znalazłby rozwiązanie z tej trudnej sytuacji. A przynajmniej, nawet jeśli Izrael miał przegrać tą bitwę, król Saul mógł otrzymać Boże przebaczenie, pojednanie. No przecież inni ludzie, którzy czynili potworniejsze grzechy, gdy padli przed Bożą miłością, krew Chrystusa pojednała ich z Bogiem. Wierzę w potęgę Bożego przebaczenia, nawet dla najgorszego człowieka. Ale ten człowiek ze swojej strony też musi spełnić pewne warunki, aby
krew Chrystusa obmyła jego winy, obrzydliwości i grzechy. Saul oczywiście ich nie spełnił. Demon o tym mu nie powiedział. Nie dał mu żadnej rady czy sugestii, co zrobić, aby ubłagać Boga, uprosić. Przedstawił sytuację w ten sposób: Bóg jest twoim wrogiem i koniec z tobą. Nie masz najmniejszych szans na pojednanie, na przebaczenie, na wyjście z tej trudnej sytuacji. Jutro ty, twoi synowie, twoja armia będziecie ze mną. W ten sposób demon doprowadził Saula do ostatecznej zguby, bo dalsze wersety mówią, co następuje. A i zaraz padł Saul jak długi na ziemię, gdyż przeraził się bardzo z powodu słów Samuela. Opadł też zupełnie z sił, gdyż już cały dzień i całą noc nic nie jadł. Moglibyśmy dalej czytać, ale tutaj się zatrzymajmy. Moi drodzy, jaka reakcja? Żadnej nadziei. Bóg wrogiem twoim, koniec z tobą. Saul traci przytomność, mdleje. Nie ma dla niego żadnej nadziei. Poszedł pytać o wyrocznie demona. Demon go dobił. Jak Słowo Boże opiniuje czyn króla Saula? Mamy pewien zapis w pierwszej księdze Kronik, który komentuje to, co stało się w Endor. W pierwszej księdze Kronik, w 10 rozdziale, czytamy następujący natchniony zapis. Pierwsza księga Kronik, 10 rozdział, czytam werset 13 i 14. Tak zginął Saul z powodu swojej niewierności, jakiej dopuścił się wobec Pana, wbrew słowu Pana, którego nie przestrzegał. Zapytywał również o wyrocznie wieszczkę, ale nie pytał o wyrocznię Pana. On więc pozbawił go życia. Władzę królewską zaś przeniósł na Dawida, syna Isajego. To był ostatni grzech króla Saula, którym przypieczętował swoją zgubę. Tekst mówi: tak zginął Saul z powodu swojej niewierności. Tekst mówi: zapytywał również o wyrocznie wieszczkę, a nie pytał o wyrocznie Pana. Skoro tak zapisał natchniony autor pierwszej księgi Kronik, że pytał o wyrocznie wieszczkę, czyli ducha demona, a nie Pana, to znaczy, że jednak miałby Saul szansę skontaktować się z Bogiem i otrzymać jego pomoc, jego przebaczenie. Bo gdyby naprawdę już nie miał szansy i był zupełnie przekreślony, nie byłoby tego zapisu. Tak ostatecznie zamyka się historia seansu spirytystycznego w Endor, która miała miejsce w roku 970 przed naszą erą. Słowa demona się spełniły. Następnego dnia doszło do bitwy, w której król poległ, jego synowie, armia izraelska została rozbita. Moi drodzy słuchacze, a przede wszystkim czytelnicy Pisma Świętego, czytając Pismo Święte, zwróćcie uwagę na to, że poprzez spirytyzm zjawiska paranormalne i cuda nadprzyrodzone szatan zwodzi świat, tak jak zwiódł króla Saula. Chcę przeczytać kilka tekstów z Nowego Testamentu. Pierwszy
znajduje się w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział i werset 24. Pamiętacie, że 24 rozdział Ewangelii Mateusza jest zapisem mowy Pana Jezusa na temat znaków ukazujących bliskie zniszczenie Jerozolimy i świątyni, a na tle zniszczenia Jerozolimy i świątyni również końca doczesnej historii ludzkości. Mowa ta dotyczy znaków czasu, wydarzeń w świecie, wskazujących na bliski powrót Pana Jezusa. I Pan Jezus, wymieniając różne wydarzenia, które będą miały miejsce w przededniu Jego powrotu i zakończenia doczesnej historii ludzkości, w wersecie 24 powiedział następujące słowa. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wszelkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Pan Jezus powiedział, że w dniach ostatecznych będzie na świecie działać wielu fałszywych Mesjaszy, fałszywych proroków, przywódców religijnych. Pan Jezus przepowiedział, że będą się działy wielkie znaki i cuda. I to na taką skalę, aby o ile można zwieść i wybranych. A więc to będą naprawdę przekonujące, diabelskie manifestacje. I to z taką mocą, z taką chytrością, że nawet, tak jak tutaj jest zasugerowane, ludzie studiujący Pismo Święte dadzą się zwieść. Popatrzmy teraz na drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan. I w drugim liście apostoła Pawła do Tesaloniczan przeczytamy sobie wersety od 7 po 12. Od 7 po 12. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Paweł zapisał, że już w pierwszych wiekach dziejów chrześcijaństwa zaczęło sobie torować drogę odstępstwo prowadzące do powstania potęgi rzymskiego papiestwa. Ale dokąd istniało cesarstwo rzymskie, to państwo rzymskie, to majestat cesarski był najważniejszy. I potęga biskupa Rzymu była z boku. Ten majestat cesarski, autorytet władcy Imperium Rzymskiego, on był tą siłą powstrzymującą rozwój rzymskiego biskupa. Ale kiedy upadło państwo rzymskie, na jego ruinach wyrosła potęga rzymskiego biskupa, który stał się papieżem, najwyższym zwierzchnikiem
chrześcijaństwa zachodniego, łacińskiego. I Paweł pisze, że kiedy objawi się ów niegodziwiec, będzie zwodził świat z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. Oczywiście będą to, jak zapisał apostoł Paweł, cuda, których źródłem będzie moc szatańska, moc księcia ciemności. Gdzie jest w chrześcijaństwie najwięcej cudów, nadprzyrodzonych objawień? Gdzie w chrześcijaństwie dzieją się nadnaturalne zjawiska, którymi zachwyca się wielu ludzi? Gdzie mamy do czynienia właśnie z tymi rzekomymi cudami i znakami? Różne objawienia, różne cuda, różne znaki, różne dziwne rzeczy. Właśnie w Kościele Rzymskim. Tekst biblijny mówi, że poprzez te cuda, rzekome znaki, świat jest zwodzony. Ale zwiedzeni zostaną ci, którzy odrzucili miłość prawdy, którym nie zależało na poznaniu Bożej prawdy, którzy bagatelizowali autorytet Pisma Świętego. Popatrzmy na kolejny tekst. Księga Apokalipsy, 13 rozdział. W Księdze Apokalipsy, w 13 rozdziale, czytam wersety od 11 po 14. I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. I wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona, i czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. Tutaj czytamy, że te zwierzę, które wyszło z ziemi, czyni wielkie cuda, nawet do tego stopnia, że spuszcza ogień z nieba na ziemię, aby mieszkańcy ziemi postawili posąg zwierzęciu pierwszemu, pierwszej bestii. Protestancka Ameryka, odchodząc od Słowa Bożego, doprowadzi do tego, że poprzez nadnaturalne zjawiska spirytystyczne, nadnaturalne znaki i cuda, poprzez swój wpływ na świat, będzie dążyć do tego, aby świat oddał hołd Babilonowi, potędze rzymskiego papiestwa. Ale będzie się to działo nie na bazie Słowa Bożego. Będzie się to działo na bazie cudów, nadprzyrodzonych zjawisk. To one będą tą siłą wpływającą na umysły mieszkańców ziemi. To one spowodują, że mieszkańcy ziemi ulegną tym inspiracjom i pójdą za mocą zła. Cuda tutaj są użyte po to, żeby zwodzić świat. Popatrzmy na 16 rozdział Księgi Objawienia. W 16 rozdziale Księgi Objawienia przeczytajmy sobie werset 13 i 14. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby
wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. Niektórzy odrzucają biblijną doktrynę o bóstwie w trzech osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale tutaj na przykład, bo to jest rozpisane po całej Księdze Apokalipsy, widzimy fałszywą, diabelską kopię tej Trójcy. Czytamy, że trzy duchy nieczyste wychodzą z paszczy smoka, czyli szatana, wychodzą z paszczy zwierzęcia, czyli potęgi rzymskiego katolicyzmu i z ust fałszywego proroka, czyli potęgi odstępczego protestantyzmu. Dlaczego? W jakim celu te trzy duchy nieczyste jak żaby wychodzą? Dokąd one idą? Co zamierzają zrobić? Werset 14 ma następującą treść. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Popatrzcie, to są moce szatańskie, duchy demonów. One idą zwieść tych, którzy rządzą tym światem, aby wystąpić przeciwko Bogu, aby wystąpić przeciwko ludowi Bożemu, aby ich zebrać i zjednoczyć pod berłem księcia ciemności przeciwko Bogu. Ale czynią to nie na bazie Pisma Świętego. Czynią to, wykorzystując wiarę i ufność ludzi, społeczeństw, w błędne przekonanie, że cuda, nadnaturalne zjawiska, znaki, paranormalne rzeczy pochodzą od Boga. A to jest nieprawda. Pochodzą od księcia ciemności. Nie zawsze, ale w tym wypadku rzeczywiście pochodzą od księcia ciemności. Tak działa szatan. Poprzez spirytyzm, poprzez znaki, cuda, nadnaturalne objawienia, zjawiska paranormalne. Zwodzi świat, zwodzi tych, dla których Pismo Święte nie ma większego autorytetu, którym nie zależy na poznaniu Pisma Świętego i na życiu zgodnym z jego treścią. Zwodzi tych, którzy nie umiłowali Bożej prawdy. Dlatego tak jak napisał Paweł, Bóg dopuszcza do tego, że ci ludzie popadają w ostry obłęd i wierzą demonom, wierzą szatanowi, wierzą kłamstwu. Stają się ofiarami zwiedzenia. Apostoł Paweł, pisząc o synu niegodziwości w swoim drugim liście do Tesaloniczan, zapisał, jeszcze raz powtarzam tą myśl, że ofiarami zwiedzeń szatańskich padną ci, którzy odrzucili autorytet Pisma Świętego, które jest nieomylnym źródłem prawdy. Tam, gdzie odrzuca się wolę Boga objawioną w Biblii, tam szatan jest w stanie zwodzić nieświadomych z własnego wyboru ludzi poprzez cuda i spirytyzm. W dniach ostatecznych fałszywe cuda, spirytyzm i nadprzyrodzone zjawiska paranormalne staną się podstawą wiary i światopoglądu tych, którzy zbagatelizowali autorytet Pisma Świętego. Zbliżamy się pomału ku końcowi, ale jeszcze musimy przerobić jeden punkcik ważny. W Piśmie Świętym zawarte są Boże zakazy praktykowania wszelkich form spirytyzmu. Chciałbym je przeczytać. Pierwszy zapisany jest w Księdze Wyjścia, czyli w drugiej Księdze Mojżesza.
Druga Księga Mojżesza, rozdział 22 i czytam wersety 17 albo 18, bo inna jest kolejność, jeśli chodzi o te wersety, na przykład w Biblii Tysiąclecia, a inna kolejność w Biblii Warszawskiej. A więc 22 rozdział i werset 17 albo 18. U mnie w Biblii Warszawskiej będzie to werset 18. Czarownicy nie zostawisz przy życiu. Takie polecenie Bóg dał Izraelowi, gdy wchodził do ziemi obiecanej. Pod pojęciem czarownica rozumiemy spirytystkę. Osobę, która zajmuje się wywoływaniem duchów, kontaktem z mocami ciemności, z mocami szatańskimi. Drugie rozporządzenie Boże zapisane jest w Księdze Kapłańskiej, czyli będzie to trzecia Księga Mojżesza, 19 rozdział. Trzecia Księga Mojżesza, 19 rozdział. Czytam werset 31. Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Nie wolno tego czynić. 20 rozdział trzeciej Księgi Mojżesza. Czytam werset 6. Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. Werset 27. A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich. Wiecie, popatrzcie, gdyby rzeczywiście te zjawy, te duchy zmarłych pochodziły od Boga, były posłańcami Bożymi, to przecież Pan Bóg nie kazałby pociągać do odpowiedzialności tych, którzy się tymi praktykami parali. Nawet Bóg by to popierał, bo byłby to sposób kontaktowania się z Bogiem. Ale Bóg tego surowo zakazuje, bo ludzie są oszukiwani. To demony przychodzą, przybierając postać zmarłych i zwodzą ludzi. I ludzie stają się ofiarami zwiedzenia. Odchodzą od Boga i tracą życie wieczne i zbawienie. Przeczytamy sobie teraz w 5 Księdze Mojżesza, 18 rozdział, czyli Księga Powtórzonego Prawa, 18 rozdział, wersety od 9 po 14. Od 9 po 14. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. Jedną z przyczyn,
Bożego niezadowolenia wobec narodów kananejskich, które przed Izraelitami zamieszkiwały Palestynę, było to, co tu czytamy. One praktykowały na masową skalę spirytyzm i wszelkie jego formy. I dlatego Bóg powiedział do Izraela: ale wy jako lud Boży tego nie czyńcie. I tego surowo zakazał. Jest jeszcze jeden tekst, jest ich więcej, ale na tym, który teraz przeczytam, zakończymy. Jest to pierwsza księga Samuela, 15 rozdział. I w 15 rozdziale chcę przeczytać werset 22 po 23. To jest historia, kiedy król Saul nie wykonał Bożego wyroku zniszczenia Amalekitów do końca. Pozostawił króla Amalekitów przy życiu, a przede wszystkim przywłaszczył sobie, wbrew Bożej woli, dobra, majętności, stada należące do Amalekitów. Doszło wówczas do spotkania proroka z królem, proroka Samuela z królem. I Samuel powiedział do króla Saula takie słowa. Czytam 15 rozdział od wersetu 22. Samuel odpowiedział: czy takie ma pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. I teraz posłuchajcie. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem pana, więc i on wzgardził tobą i nie będziesz królem. Popatrzcie, Samuel mówi, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Tutaj wyraźnie prorok oświadcza: czary, wszelkie formy spirytyzmu to grzech. Zamykając nasze dzisiejsze rozważanie Pisma Świętego na temat duchów zmarłych, chcę powiedzieć, że jedyną słuszną wyrocznią życia i postępowania, nadziei i pomocy jest Boża prawda i wola objawiona w Piśmie Świętym, a także po prostu modlitwa, błaganie, wołanie do Boga o pomoc, o wyjście z trudnej sytuacji, o prowadzenie. W księdze proroka Izajasza, otwieram teraz księgę proroka Izajasza, i tam w księdze proroka Izajasza w rozdziale 8 znajduje się bardzo ciekawy zapis. Rozdział 8, werset 19 i 20. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? A co dotyczy zakonu i objawienia? Jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Być może spotykamy się w swoim życiu z takimi sytuacjami, że mamy ochotę udać się po poradę do wywoływaczy duchów, do czarowników, do wróżbitów. Może ktoś nam proponuje to. Ale wtedy Boża odpowiedź pada: czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? I pada odpowiedź, co dotyczy zakonu, czyli Bożej prawdy, Bożych przykazań, praw i objawienia, czyli całokształtu nauk Bożej prawdy. Jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka.
Dla tych, którzy odrzucają Boże objawienie, Bożą prawdę, a słuchają duchów rzekomych zmarłych, duchów demonicznych, nie ma dla nich nadziei, nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Słowo Boże i modlitwa to są podstawy rozwiązywania problemów w życiu, szukania Boga, proszenia o przebaczenie, pojednanie. To są te dwie niezawodne metody, poprzez które możemy otrzymać Boże przebaczenie i wejść w kontakt z naszym Stwórcą. A więc właśnie do Pisma Świętego i do modlitwy odwołuję wszystkich, nie do spirytyzmu, nie do duchów zmarłych, nie do zwiedzenia poprzez moce ciemności. Tak doszliśmy do końca naszego rozważania. Chciałbym podać kilka ogłoszeń. Pierwsze. Informuję, że każdy, kto chciałby otrzymać dzisiejszy materiał, a także materiał poprzednich prelekcji, rozważań biblijnych, niech nas o tym powiadomi. Wszystkie dane kontaktowe są umieszczone pod filmem. Można dzwonić, można mailować, prosić o te materiały, żebyście mogli sobie w domu na spokojnie to wszystko przetrawić, przemyśleć i sprawdzić. Gdyby ktoś chciał spotkać się ze mną i porozmawiać na temat nauk Pisma Świętego, na te tematy, które poruszam, jest to możliwe, jeśli oczywiście osoba zainteresowana takim spotkaniem zgłosi to nam. Jeśli ktoś mieszka zbyt daleko, aby móc spotkać się ze mną, możemy umówić spotkanie z przedstawicielem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, będącym gdzieś bliżej w jego okolicy. Ale można też oprócz poczty mailowej pisać do nas listy i dzwonić. Wszystkie dane znajdziecie w opisie pod dzisiejszym materiałem. Jeszcze jedna taka skromna prośba. Prosimy o wsparcie finansowe dla naszej działalności. Ja jako prelegent jestem duchownym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i otrzymuję za swoją służbę kaznodziejską wynagrodzenie, ale osoby obsługujące i montujące cały program czynią to społecznie. Poza tym wasze wsparcie finansowe pomogłoby nam polepszyć, rozwinąć i rozszerzyć naszą działalność. W opisie pod filmem podajemy niezbędne dane potrzebne do dokonania takiego wsparcia, za co z góry serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału YouTube i nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka, aby być powiadomionymi o kolejnych materiałach teologicznych dotyczących nauk Pisma Świętego. Zostawcie również pod filmem swój komentarz i jeśli uznacie za słuszne, dajcie łapkę w górę. A teraz, jeśli nie macie nic przeciwko temu, chciałbym w imieniu nas wszystkich zmówić króciutką modlitwę. Boże kochany, dziękujemy Tobie, że mogliśmy dzisiaj razem spotkać się, czy to tutaj w domu modlitwy w Kalwarii Zebrzydowskiej, czy też poprzez internet i rozważać tak ważne kwestie, które dotyczą spirytyzmu, zjawisk paranormalnych, różnych znaków, zjawisk, cudów, które się dzieją wobec nas, wokoło, w świecie religijnym. Dziękujemy, że mogliśmy na bazie Pisma Świętego rozwiązać kolejną zagadkę dotyczącą stanu umarłych i ich rzekomych objawień. Dziękujemy, że na kartach Pisma Świętego, Boże, wyjaśniłeś i ostrzegłeś nas przed tymi praktykami. I Tobie, Boże jedyny, oddajemy z głębi serc naszych chwałę, hołd, cześć i uwielbienie jako naszemu jedynemu Bogu i Stwórcy, i Odkupicielowi.
i przyjacielowi, Zbawicielowi, po wszystkie wieki wieczne. Amen.